Siemanko dzisiaj z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z kariery. Janusza dziurała i Janusz otrzymał powołanie do reprezentacji. Jest bardzo szczęśliwy, że może reprezentować swój naród, a największą satysfakcją jest to, że jego sąsiad nie dostał powołania i tak go piecze dupa, że po prostu nie jest w stanie tego pokonać żadną maścią. Zobaczymy, w którym meczu dostaniemy szansę. Jeśli chodzi o ligową tabelę, to spadamy coraz niżej, jesteśmy na arsenalowym miejscu. Więc tragedii nie ma. Do lidera tracimy tylko dwa punkty, ale panie, mamy dwa zaległe spotkania, więc wszystko jeszcze się tutaj może zmienić. Gramy na własnym stadionie, na no prawie to w niej cieczy, więc pokonajmy naszych rywali. Zaczynajmy! To spotkanie! Wacek, podaje do kokoszki, Wacek, ależ on ma piękne nazwisko Kamil Wacek. Niesamowita kontrola piłki. Jeszcze odegranie: Pich, Wacek. Wacek, robak! Łoty panie, poprzeczka i jeszcze piłka pozostaje w grze. Kto to zgarnie, zobaczmy. Niestety basta, wybija piłkę na rzut rożny. Oblężenie naszej bramki trwa, jesteśmy oblężeni jak sklep przed świętami. Centralna pole karne, Janusz to piąstkuje i za moment będzie tylko wrzuc autu dla Śląska Wrocław. Czotra podanie do środka, Wacek, nasz najlepszy piłkarz w Ekstraklasie podaje do Robaka, Robak jeszcze odegranie, Kokoszka, jest tutaj Robak, Robak w polu karnym, odda strzał jednak podaje i Janusz jedną ręką broni ten strzał, to jest po prostu popis bramkarskich umiejętności. Celeban no nie może wygrać tego pojedynku, no niestety go wygrywa, nasz piłkarz ewidentnie nas nie słucha. Wacek, chrapek, jeszcze jest tutaj wacek. Śląsk rozgrywa dość długo tą piłkę. Kłan Robak obok bramki. Niech tak uderza do końca tego spotkania, to wtedy będziemy szczęśliwi, bo jak zacznie trafiać bramkę, to na pewno Janusz nie będzie w dobrym nastroju. Jest Celeban, Kukoszka. Jeszcze może podać do środka. Odnajduje Wacka, Wacek do Robaka. Robak szuka miejsca do podania. Robak, jednak, indywidualna akcja i strzał. No widać, że gra w ekstraklasie. To był strzał godny tej ligi. I wznawiamy grot autu, wreszcie trzeba wypunktować Śląsk Wrocław, zobaczmy Baran, przerzut na poziomie La Liga, jeszcze basta jest okazja Kolew, Kolew w polu karnym zablokowany i będzie zaledwie rzut rożny, tym razem niestety kapitan Śląska Wrocław zablokował ten strzał i będzie tylko corner. Celeban świetne tutaj zagranie. Zobaczmy, Mak. Jeszcze odnaleziony robak. Zagranie do Maka Mak, ależ drybling położył naszego zawodnika robak na 1 do 0. Nie, no nawet on nas pokonuje, ale jest spalony. Bardzo dobrze, panie sędzio. Bardzo dobra decyzja, takie to my szanujemy. Jak sędzia będzie widział spalonego w każdej sytuacji, to również się nie obrazimy. Kraczunow wybił tą piłkę, ksiądz niestety jej nie przejął, Czotra, jeszcze jest tutaj Mag, co wymyśli ten zawodnik. Centra, o precyzja, no i niestety pich na 1 do zera. Janusz pokonany po raz pierwszy. Cóż się dzieje z naszą drużyną, nie no musimy się zmotywować, bo jak nam znowu zrobią rozmowę motywacyjną, to ja nie wiem czy Janusz tyle jest w stanie wypić złotego trunku, ale spokojnie, mamy jeszcze sporo czasu i Janusz da z siebie wszystko, mięsień piwny zrobi robotę, niech tylko wywalczą jakiś rzut karny. Chrapek do Robaka, Robak jeszcze odkrywa na skrzydło pich. Dobre podanie do Wacka, Wacek wycofuje tą piłkę Robak. Robak szuka miejsca do oddania strzału. Robak, robak, robak! Ależ jest ładnie blokowany i teraz Janusz zbija tą piłkę na słupek. Taki plan był od początku. To było taktyczne zagranie, ale niestety śląsk Wrocław nadal w posiadaniu piłki Kokoszka. Zagranie Dowacka Kamil Wacek traci piłkę i musimy skontrolować. No i koniec spotkania. No przed wyjazdem na reprezentację, no nie jesteśmy w najlepszych nastrojach, bo znowu przegraliśmy, panie, znowu nie będzie premii za wygraną, no i jak tutaj żyć, no? Janusz lubi mieć dostatnie życie, a nie tutaj jego ofensywni piłkarze nie chcą zarabiać, no co to ma być, no? Panie, tak to nie będzie, kiedyś to było lepiej, no, wygrywali te pierwsze mecze w Ekstraklasie, a teraz się jakoś zacieli w ogóle. Siedemnasta minuta i patrzcie, już Janusz musi ratować zespół, no. Ładnie piąstkuje, no, gdyby nie Janusz, no to już tutaj padłaby bramka, a tak jeszcze odłożyliśmy ten wyrok w czasie. Następna sytuacja, 26 minuta. No, patrzcie, jedna ręka Janusza to więcej niż cały zespół. No. cudowna interwencja, zbicie piłki do boku. No, ma ten zasięg ramion. On po prostu wiedział, co pić w dzieciństwie, żeby tak urosnąć. On się nie obijał, on całe życie ćwiczył. No. niestety, mak tutaj zacentrował z miejsca. Nasi nie wiedzieli, co się dzieje, obrońcy. No, pewnie jakby im Niemiec płacił, to by biegali. A jak Polak płaci, to nie chcą biegać. No, i patrz pan, jak tutaj się rozwijać w tej ekstraklasie, nie? I tutaj, ostatnia interwencja, 87 minuta, blokowany piłkarz, ale tutaj Janusz taktycznie zbija piłkę na słupek. To nie był przypadek, to było od początku zaplanowane, żeby tą piłkę tak zbić. Po prostu Janusz chciał podnieść ciśnienie kibicom na stadionie. No, patrząc na statystyki, to byliśmy bez szans, no ale wiadomo, statystyki nie grają, ale tutaj niestety zagrały. No i patrz, nigdy nie chcą słuchać te statystyki. Patrzymy tutaj na oceny piłkarzy, zaś nie mamy zawodnika meczu, cztery interwencje Janusza, zero słowika, no widać kto jest lepszym bramkarzem, bo nasz to przynajmniej potrafi bronić, a ten słowik nic nie musiał robić. Też bym tak chciał. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po spotkaniu. No pani już nawet czwartego miejsca w tabeli nie mamy. Jak tak dalej pójdzie, to my Termalikę dogonimy, no. No, to nie będzie miłe na pewno. Piąte miejsce w tabeli na pewno nas nie satysfakcjonuje, ale teraz Janusz U wybiera się do innego świata na mecz reprezentacji Polski. Marzy o tym, żeby wygrać to spotkanie. Mam nadzieję, że już szansę dostaniemy z RPA. Największą satysfakcją będzie to, że Janusz po prostu wystąpi z orzełkiem na piersi i jego sąsiada jeszcze bardziej rozboli dolna część ciała. No Janusz ma wielką satysfakcję, nawet zaprosił sąsiada na swoje spotkanie, by mógł, nas, do swojego domu oczywiście, by mógł obejrzeć spotkanie Janusza w najwyższej jakości obrazu i dźwięku, no bo Janusz to dobry człowiek i zawsze swoje sukcesy lubi pokazywać w najwyższej jakości. No on po prostu jest takim dobrym człowiekiem, ma wielkie serce dla wszystkich swoich sąsiadów. I przechodzimy dalej, dostajemy szansę z RPA, więc czas pokonać tą drużynę. Mamy daleką podróż. No, naprawdę bardzo długą do południowej Afryki, ale mimo wszystko tam zwyciężymy, bo biało-czerwoni muszą wygrywać w każdym spotkaniu. Janusz o tym wie. Zaczynajmy to spotkanie! A chce niestety reprezentacji gospodarzy, zobaczmy Serero, Kekana, ależ oni mają nazwiska, no po prostu zaraz człowiek sobie język połamie, no. Nie mogliby mieć tak prostych jak nasi Polacy rodacy. I zobaczmy Wilakazi, Wilakazi w polu karnym, ależ pewny chwyt Janusza. Niech sąsiad obserwuje i niech go boli. I znów niestety RPA w natarciu wilakazi, i jeszcze jest tutaj Zungu, Zungu w środku pola, dobrze podaje wilakazji, wilakazji w polu karnym, ale znów Janusz jest zwycięzcą. To jest urodzony triumfator. Zgarniają nam znów tą piłkę, nie no, Polacy bierzemy się do roboty, no przecież nie możemy przegrywać, no. Przecież nie będą naszych meczy w ogóle obserwować. No trzeba w każdy mecz odnosić zwycięstwo. I to najlepiej 5 do 0. To jest serial traci piłkę Krychowiak. Frączcza, gracz pogoni świetnie, rozrzuca grę. Jest sobota, sobota do Adriana Mierzejewskiego. I w gwiazda Ligi Australijskiej daje nam prowadzenie. Naprawdę piękny gol i nawet jego idealna fryzura w tym momencie się nie zepsuła. I to jest klasowy piłkarz. Serero jeszcze zagranie do środka. Zungu, Vilakazi. Jest Kekana, Kekana, Vilakazi. Znów na tarciu Republika Południowej Afryki. Zungu! No i mamy wyrównanie. No kibice nam tego nie wybaczą, ale na szczęście sędzia liniowy dopatrzył się spalonego. I jest teraz największym bohaterem narodowym. Niech tak sędziuje dalej, a postawimy mu pomnik. Bardzo dobra decyzja, liczymy na więcej takich w tym spotkaniu. Biało-czerwoni niestety nie są w stanie przyjąć tej piłki. Matlaba jeszcze, Serero, Serero, dobrze, Dalinge, Wilakazi. Wilakazi przedziera się środkiem, zagrań do Zungu, niestety ta dwójka świetnie współpracuje. Wilakazi, ale znów, Janusz łapie tą piłkę, Ku, całego narodu. Na tarciu znów gospodarze rozgrywają dobre spotkanie, ale Janusz obecnie rozgrywa lepsze. Serero jeszcze zagraje na skrzydło Matlaba. Czy będzie centra w pole karne? Jednak ścina do środka. Villa Kazi. Kazi, dojrzał kolegę! No i niestety mamy wyrównanie doli na 1 do 1, 66 minuta. No i dramat we wszystkich polskich domach Republika Południowej Afryki wyrównuje. Mamy jeszcze 24 minuty, by wyjść na prowadzenie. Nie możemy przegrać tego meczu, przecież tak nie mogą grać biało-czerwoni. My liczymy tutaj na zwycięstwo i innej opcji nie ma. Krychowiak zagrań do Zielińskiego. Zieliński przedziera się środkiem. Jeszcze odnaleziony Błaszczykowski. Błaszczykowski do Bereszyńskiego. Bereszyński uruchamia tutaj podaniem Mierzejewskiego. Mierzejewski po ziemi. Błaszczykowski! Bramkarz broni kunę. Jeszcze będzie dobitka? Niestety nie, bo obrońca wybija piłkę na rzut rożny. Dlaczego ten bramkarz naszych rywali potrafi bronić? Tak być nie może. Grew wznowi Adrian Mierzejewski. Mierzejewski centruje na pole karne strzał z głowy, niestety niecelny, celowaliśmy w okienko, a niestety bramkarz wznowi grę z piątego metra. Jedna z ostatnich szans dla biało-czerwonych: musimy wypunktować Republikę Południowej Afryki. Lewandowski, Błaszczykowski, Lewandowski. Jeszcze jest Mierzejewski na pozycji, ale podanie tutaj do soboty. Sobota opanował piłkę Waldemar Sobota. Dzisiaj jest jego dzień. Nie wiem, czy do końca jest sobota, ale to nie jest istotne. Ten piłkarz każdym dniu tygodnia potrafi grać fenomenalnie. Gracz Sankt Pauli daje nam prowadzenie. Zostały tylko 3 minuty. Teraz stawiamy autobusa. I po prostu nikogo nie dopuścimy w pole karne. Idźmy za głosem Murinio zwyciężajmy w każdym meczu. Ostatnia szansa Republiki Południowej Afryki. Co zrobią w tym momencie Lagerman podań do Forstera? Czy będzie bramka Foster? I mamy tylko słupek dobitka Bitka Celeban wybija tą piłkę na aferę daleko w trybuny. I koniec spotkania, zwyciężamy 2 do 1. Świetny rezultat dla reprezentacji Polski. Janusz po tym meczu jest po prostu w siódmym niebie. Postanowił, że sprawi prezent swojemu sąsiadowi i za każdy jego występ w reprezentacji kupi mu Ferrari. A że sąsiad jeszcze nie zagrał w Kadrze, to nadal Janusz jest bogatym człowiekiem. Trzy strzały złapane, jeden sparowany. Ocena meczowa 7,7. Tutaj pierwsza interwencja Janusza. Piękne podanie w polekarne, ale zobaczcie ten majestatyczny chwyt, no po prostu Janusz wykonał to nieziemsko, a potem przyciągnął oczywiście piłkę do swojego jedynego mięśnia, czyli tego na brzuchu. I teraz patrzymy na kolejny niestety teraz już na bramkę, no zobaczcie taki strzał, no i Janusz niestety pokonany, ale to wszystko pewnie wina tej piłki, no zobaczcie jak ona leciała. No. Po prostu, no, ta szmacianka na boiskach ekstraklasy tak nie lata, no, a tutaj widać jakąś piłkę zrobili specjalną, żeby tylko Januszowi utrudnić zadanie. Interwencja, zobaczcie, w 90 minucie znowu Janusz taktycznie zbija tą piłkę na słupek. On po prostu wiedział, że metalowy pręt gra w jego drużynie i zrobił to specjalnie, nie dlatego, że ledwo co obronił, no, na pewno tak nie było. No i zobaczmy statystyki, no, biało-czerwoni musieli to wygrać, mieli więcej celnych strzałów, no, przecież tak się nie przegrywa, nie? I tutaj zownikiem meczu sobota to był jego dzień gola asysta, ale Mierzejewski również grał fenomenalnie Janusz cztery interwencje, Kunę zaledwie dwie. Widać kto tutaj gra w ekstraklasie. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po pierw, drugim spotkaniu, no przecież pierwszym w reprezentacji. No i to jest wielki sukces, no Janusz tej koszulki nigdy nie odda, będzie wisiała na jego drzwiach, żeby sąsiedzi mogli to obserwować. Czy z Francją dostaniemy szansę w następnym materiale, zobaczmy. No niestety siedzimy na trybunach i zobaczmy jak poradzą sobie Biało-Czerwoni, Białkowski w bramce. No tutaj mamy Tiago Cionka, jeszcze między innymi Lewandowski na napadzie, no przecież to się nie może nie udać. I patrzymy jak zagra nasza reprezentacja... Patrzymy, no jest dobrze, na razie mamy remis, no i patrz pan pajec strzela bramkę, no a już wydawało się, że jest bez formy, a jednak wraca do optymalnej dyspozycji. No i druga bramka, no to nie jest dobrze, biało-czerwoni bierzemy się do odrabiania strat, no przecież zaraz nam tutaj wyłączą transmisję kibice, jak tak dalej będzie. No i 3 do 0, z tego wyniku da się jeszcze wrócić, spokojnie, mamy czas, no patrzcie, sadlock i jedna bramka, jeszcze tylko dwie i będzie sukces, no ale niestety czasu zabrakło, przegrywamy 1 do 3. No, widać, jak Janusz bronił, to wygrywali, no jak Dali Białkowskiego, to od razu przegrywają. No, to mówi samo za siebie, no tutaj nie trzeba nic więcej komentować. Tak naprawdę. Jeśli chodzi o następny materiał, to czekają nas mecze z Piastem Gliwice i Krakowią. No, rywale spokojnie w naszym zasięgu, no jak każdy w ekstraklasie, to jest tak nieprzewidywalna liga, że tutaj każdy może wygrać z każdym. Mam nadzieję, że już nie będziemy mieli żadnych rozmów motywacyjnych z kibicami, już ich było za dużo, więc teraz trzeba się po prostu zmotywować, wygrać każde spotkanie, zainkasować premię za zwycięstwo, bo jak tak dalej pójdzie, to Janusza kredyciki dobiją. No już panie premii za zwycięstwo nie ma. Kredyciki no, rosną po prostu bardzo szybko, odsetki jeszcze szybciej, prawie tak szybko jak nos Janusza. No i to jest po prostu coś niespotykanego, trzeba wygrywać, bo inaczej dość szybko ogłosimy bankructwo. No i w tym materiale to by było na tyle. Ja już wam bardzo. Dziękuję za ten odcinek. No i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się.